Ada, życzymy Ci dużo zdrowia. Te dziewczyny już za chwilę w TOP 5 SK Info, ale na początek mamy dla Was Dodę. Wzięli się za nią naukowcy z Krakowa. A punktem wyjścia jest artykuł z portalu plotkarskiego. Nowa dziewczyna byłego męża aktualnej żony byłego męża Dody staje się jej kopią. Bije po oczach tytuł artykułu, a naukowcy z Krakowa biją się z myślami, czy to aby na pewno nie zasługuje na oddzielną dziedzinę nauki. Na wszelki wypadek postanowili wszystko rozrysować. Żona męża Dody to jest Doda, która ma męża, czyli Majdana, który ma dziewczynę, czyli żonę, czyli Dodę, czyli Roxy Gąska i Doda to jest jedna i ta sama osoba. W tym przypadku nic dodać, nic ująć. W ten oto sposób kolejna wielka tajemnica wszechświata uległa potędze ludzkiego umysłu. A teraz w TOP 5 SK Info pokażę Wam, co się dzieje, kiedy ktoś obudzi się za szybko. Takie rzeczy się zdarzają, a jak się okazuje, są z tego same problemy. O czym w Bydgoszczy przekonały się jeże. Pierwsze ukłucie wiosny spowodowało, że jeże postanowiły wychylić ryjki na świat, z tym, że świat na ich przyjęcie gotowy jeszcze nie jest. Mówiąc inaczej, wiosna się spóźnia, nie ma jeszcze wystarczającej ilości jedzenia. Jeż jako zwierzę owadożerne w okresie zimowym nie miałoby po prostu pożywienia. Dlatego z pomocą zagubionym jeżom ruszyła jeżownia z Solca Kujawskiego, która prosi: jeżeli znajdziecie potrzebującego jeża, przynieście go do jeżowni. Niektórym taki apel włos jeży na głowie, ale podobno nie ma się czego bać. A na miejscu trzecim mamy dla Was miejsce, w którym w tym tygodniu najbardziej odbiła palma. To Nowy Sącz. Tam palma wystrzeliła na 30 metrów. Na rekordowo dużą palmę trzeba było wykorzystać rekordowo dużo różnych materiałów. Kłoda jodłowa, no i do tego wiklina, jakieś 200 do 300 kg, druty, gwoździe, sztuczne kwiaty oczywiście, jest ich około 4 do 5 tysięcy jakby liczyć. Palmę robiono kilka tygodni, ma stanąć w centrum wielkanocnego targu i mimo, że to palma wielkanocna, to kupcy liczą, że dzięki niej zbiją kokosy. A po rekordowej palmie czas na rekordowy bałagan. No chyba nikt z Was nie byłby w stanie zrobić takiego u siebie w domu, jak zrobił pewien mieszkaniec z Warszawy, który upchnął tyle śmieci, że aż zaczęły się wylewać na balkon. Tej sprawy nie dało się zamieść pod dywan, bo dywan może jest gdzieś pod stertą worków. Okaże się niebawem, bo po wielu latach pan Szymon z Warszawy wreszcie wziął się za sprzątanie. Dlaczego dopiero teraz? Na początku nie miał ochoty wynosić śmieci, a później dodatkowo nie miał pieniędzy, żeby je posprzątać. Pieniądze pojawiły się 15 marca. No to wreszcie już miałem wszystko, żebym mógł co zrobić. Decyzja była od dawna, bo przecież sytuacja taka, jaka jest, wcale mi nie pasuje i można żyć lepiej, prawda? Do posegregowania są setki kilogramów ubrań, 17,5 tysiąca książek i wiele, wiele innych niezbadanych i zapomnianych rzeczy, bo do wielu od wielu lat nie było dostępu. Tak są poukładane, że nie do wszystkiego mam po prostu dostęp. No więc jeśli się okaże, że na przykład mam około 100 par spodni, no to przecież 100 par spodni nie jest konieczne, z górką 10 załóżmy, prawda? Ogromna większość rzeczy musi trafić na śmietnik, ale przynajmniej tym sposobem ten problem będzie z głowy. A naszym numerem 1 są najbardziej roztańczone dziewczyny. Takie mieszkają w Bydgoszczy. One tańczyły nie po to, żeby sobie potańczyć, tylko żeby pomóc swojej koleżance. 20-letnia Ada zachorowała na chłodniaka złośliwego. Ten pojawił się w kolanie. Szczęście w nieszczęściu, że da się to wyleczyć. Naprawdę wierzę, że wszystko się dobrze skończy. I po prostu tą chorobę odbieram jako taką życiową lekcję. I uważam, że lepiej, że ja mam tą chorobę, niż na przykład miałbym mieć jakieś dziecko. Przed dziewczyną jeszcze wiele miesięcy walki o powrót do zdrowia, dlatego inne dziewczyny w ten sposób chcą ją wesprzeć. Tancerze z Bydgoszczy zorganizowali charytatywne lekcje tańca. Chcemy wspólnie pomagać Adzie naszym tańcem, naszą energią, że mam taką możliwość po prostu coś chcemy takiego zrobić. Trochę tej naszej energii dzisiaj oddać, żeby mogła tak jak my wrócić i kiedyś z nami zatańczyć. Tancerki trzymają razem, dlatego Ada, życzymy Ci dużo zdrowia. Tu wszyscy wierzą w to, że krok po kroku Ada z tego wyjdzie. No tak, tylko dance ma sens. I tą wiadomością kończymy to w 5 SK Info. Kolejny odcinek już za tydzień, o tej samej porze. Piotrek Bukowski, do zobaczenia.